Dzień dobry, Mortki, witam się z wami z pociągu. Jadę, słuchajcie, spotkać się z Abby, jedziemy na piknik, mam plecak pełen pyszności. Kupiłam jeszcze jakieś świeże owoce, bo ja mam tylko winogrona i jakieś napoje, może nawet coś małego, alkoholowego. Zobaczcie, słoneczko świeci, jest cieplutko. Więc tak, zobaczymy, gdzie nas dzisiaj poniesie. Wiem, że idziemy do jednego fajnego miejsca, ale znając mnie i Abby, zaplątamy się gdzieś jeszcze, także zapraszam na dzień ze mną. Mamy gorącą czekoladę, bo trochę zmarzłyśmy. Oh, that is such a cute background with all the greenery. I'm gonna take her home. Słuchajcie, zaprzyjaźniłam się z wiewiórką, która zakupuje orzechy, które jej daje gdzieś tam w krzaczkach. Dzień doberek! Nie odzywałam się do was, ponieważ dzisiaj nagrywałam, ale jest już 15:30, ja skoczyłam na małe zakupy, bo musiałam kupić kilka takich rzeczy domowych, wiecie, żel do prania i tak dalej. Właśnie będę robić sobie obiad i dzisiaj robię sobie pizzki mini, ale nie z pity, tylko z tego, więc będę miała dwie pizzki.
yesterday. Seems like yesterday. Seems like yesterday. Gotuję sobie dwie i jedną zjem teraz, a drugą zjem po treningu. Mamy pizzkę, natomiast powiem wam, że to jest bardzo kruche, więc nie wiem, czy to kupię ponownie, jeśli chodzi o robienie pizzki. No ale fajnie zawsze spróbować inne rozwiązania. Max, show us yours. Yay! That looks so good. I'm a bit jealous. I'm a bit jealous. And Abby is eating her quesadilla. Is it good? Good. Oh my god. I will give you a bite. Nothing goes to waste. Me and Abby have a new phone cases. Meg put it on her, what is it? A little wallet. Yeah. Pouch. Cute! Seems like yesterday. Seems like yesterday. Seems like yesterday. Seems like yesterday. Skończyłam ogarniać herbaty i powiem wam, że nigdy nie widziałam czegoś piękniejszego. Ja po prostu jestem taka zadowolona z tego, więc jak chcecie tour po moich herbatach, to dajcie mi znać. Jestem teraz ready, a tutaj mam wszystkie moje water drops, które mi zostały jeszcze. Tutaj mam jeszcze kilka puszek, tutaj mam oczywiście wszystkie sypane. Tam mam jeszcze więcej tych cold brew i tu też więcej cold brew, ale mam nadzieję, że zacznie się zmniejszać. Chcę tutaj, ogólnie tutaj już nie chcę mieć herbat, chcę tylko, żeby tu i tu były herbatki. Słuchajcie, jako że postanowiłam, że w święta przez dwa dni nie liczę kalorii, to mam dzisiaj Five Guys! Dzień dobry! Dobry wieczór! Jak widzicie, właśnie rozpuściłam swoją grzywę lwią po całym dniu. Wygląda ona tak, jak jest spięta. I będziemy zmywać makijaż. Do zmywania makijażu dwufazowo najpierw płyn micelarny z Deli, później drugą rzeczą będzie olejek z Alterry, później nałożę krem na wypryski, ten żel z Eveline do zadań specjalnych, krem pod oczy AA, tutaj mam Long for Lashes, serum używam, słuchajcie, obecnie takie, dostałam je jakiś czas temu od Oleśki. I bardzo fajnie mi się sprawdza, tą buteleczkę na pewno też sobie zostawię na jakieś wyjazdy.
I krem to jest nadal Alterra Night Cream. Bardzo wydajny gagatek. Tak wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Dzień dobry, mordki. Jest, słuchajcie, sobota. Mamy godzinę chyba 11. 11.06. On spot. Ja właśnie wróciłam z Lidla. Wydałam 38,14, więc trochę więcej niż bym wydała normalnie na tygodniowe zakupy, ale są święta. Ja mam 4 dni wolnego. Nie zamierzam przez te 4 dni wychodzić z domu. Mam praktycznie pustą lodówkę, więc duży papier toaletowy, więc to mamy na miesiąc załatwione. Kupiłam sobie też dwie rzeczy w lidlowskiej piekarni. Peanut Butter Protein Balls. Bardzo je lubię, małą wodę, bo zechciało mi się pić, jak tam byłam. Patyczki do uszu. Chusteczki, bo mam wieczny katar. Podpaski, bo okres, wiadomo. Takie nowość, znaczy ja już to jadłam w mniejszych opakowaniach, one zazwyczaj były. One są zrobione z hummusa, bardzo spoko. I tutaj mamy też Popped Barbecue Air Popped Potato Chips. Jakieś zdrowsze alternatywy normalnych chipsów. Wiadomo, że to nie jest najzdrowsze, ale wiecie. Jajka, 3 banany, wielkie opakowanie borówek, wielkie opakowanie truskawek, szpinak, wielkie opakowanie pieczarek. Tutaj mam 2 czosnki, bo ja mam jeszcze czosnek, ale zawsze biorę czosnek, bo używam bardzo dużo. 2 opakowania szalot, nie wiem jak to się tłumaczy po polsku, ale to jest odmiana cebuli. Duży worek czerwonej cebuli, mrożone warzywa, sweet and seedless peppers. Uwielbiam, one są tak słodziutkie, ja bardzo często je jem jako przekąskę. Pomidorki, 1 czerwona papryka, rzodkiewki, ogórek, zielona cebulka, bo jak widzicie, moja już tutaj wykitowała. Edam, tutaj coś, co mi Murphy poleciła. Turkey rashes, low fat, bo zazwyczaj bekon ma dużo kalorii, więc fajnie. Cottage cheese, jogurt grecki, w sensie serek wiejski, 2 soft cheese, bo będę robiła małe tartaletki. I do tego też potrzebowałam single fresh cream, 2 jabłuszka, ciasto francuskie. Może też coś zrobię, jakieś ciasteczka. Hazelnut hard cookies. Wziąłam też sobie Green Genius. Bardzo lubię te soki z Lidla. To jest apple, pear, cucumber, lime, matcha and vitamins. Chcesz kupić sokowirówkę, chyba wiecie? Cola i woda. Mam jeszcze dwie gazowane i 2 niegazowane też kupiłam, ale już je ułożyłam. Także ja teraz to wszystko rozłożę na swoje miejsce. Zjem jedno ciastko i lecę do Sainsbury's. Dzień dobry, powróciłam z 2 kolejnych sklepów, czyli wróciłam z Sainsbury's i wróciłam z polskiego sklepu. Pokażę wam, co kupiłam. W Sainsbury's kupiłam raczej rzeczy, na które normalnie bym się nie skusiła. Ja, pracując w tym sklepie, nie chodzę do dużego sklepu, do supermarketu, z tego względu, że my jesteśmy drodzy. Mój sklep jest po prostu drogi. Ale miałam kartę podarunkową, którą dostaliśmy od szefowej za zajęcie 1. miejsca w okręgu, jeśli chodzi o sprzedaż i tak dalej. I miałam też trochę punktów na karcie lojalnościowej, więc poszłam, kupiłam sobie kilka rzeczy, na które normalnie pewnie byłoby mi szkoda kasy. I poszłam też do polskiego sklepu. Tutaj trochę wygrał okres, trochę wygrało to, że jutro śniadanie wielkanocne z rodzinką na FaceTime. W Sainsbury's kupiłam Oisho Vitamin Black Tea 0% cukru peach. Bardzo fajnie, bo ja lubię iced tea, a rzadko teraz kupuję. Wzięłam sobie też kombucha limited edition z firmy Law Bros. To jest jedna z moich ulubionych kombuchy. Rhubarb and apple, watermelon daiquiri, nigdy nie wiem jak to się wymawia. Bardzo lubię też shake, baby shake, więc sobie wzięłam. Wypiję jutro. Mam red chilies, coś, czego bym normalnie też nie kupiła. 18 sweet all butter pastry cases i 2 herbatki z jakiejś nowej firmy, której wcześniej nie widziałam. One w sensie były po 2 funty za sztukę na promocji, także mam tutaj edamame beans, custard. Słuchajcie, znalazłam shiitake mushrooms. Shiitake mushrooms były przecenione, bo są do dzisiaj, ale to nie ma problemu, akurat już mogę w nich dziurę zrobić.
kocham wszelakie po prostu grzyby, pieczarki. Sałata też do dzisiaj, ale to też nie mam problemu, otworzę, włożę do tego pojemnika na sałatę i będzie ok. Zielska, bo słuchajcie, to jest taka mieszanka, bo powiem wam, że naszła mnie ochota na pire ziemniaczane z właśnie taką zieleniną i cebulą w środku. Pasztet. Wziąłam taki Be Good To Yourself, on ma trochę mniej cukru i znaczy trochę mniej soli i tak dalej. Nektarynki, tutaj mam Easy Peelers, grejpfruta, jabłuszka, zielone, cytryny, dwa opakowania kitchen towels, czyli ręczniczków. Tutaj właśnie mam, żeby zrobić moje pire ziemniaczane, mam ziemniaki. Ja tylko nie kupiłam zwykłego mleka takiego, ale mam chyba mleko zwykłe. Mam. Dobra, super. I kilka marchewek. I to jest tyle, co kupiłam. Aha, jeszcze dwie rzeczy. W Sainsbury's skusiłam się na świeczkę Rabarbar i End the Flower. Uwielbiam. I kupiłam sobie też taką piękną szklankę. Co prawda kupiłam tylko jedną, bo po pierwsze tylko jedna była. Pewnie kupiłabym dwie, gdyby były dwie. Natomiast zobaczcie, jak ona jest piękna. Kosztowała co prawda 4 funty, więc dość drogo, jak na pojedynczą szklankę, ale jest przepiękna. W polskim sklepie, słuchajcie, kupiłam sobie Coco Crunch Original Belgian White Chocolate and Cinnamon. Kukurydziany crunch w belgijskiej białej czekoladzie z cynamonem. Nie wiem, jakaś nowość, nie widziałam tego wcześniej, a była też na promocji, było bardzo dużo smaków, więc sobie wzięłam, nie żebym potrzebowała, bo wzięłam sobie kabanoski z kurczaka z indykiem, wzięłam, co tutaj mam, kiełbasę śląską ekstra, polędwicę sopocką, parówki z szynki, przepraszam, ciocia Ela z Londynu poleca sałatka warzywna jak u mamy, twaróg chudy, Kinder Country, Kinder mleczna kanapka, majonez winiary taki najmniejszy, serenada salami z czosnkiem i ziołami, green coffee, bo bardzo dużo osób polecało mi spróbować, kapusta kiszona, ogórki kiszone i chlebek. Więc jedzenia mam na co najmniej 2 tygodnie, bo mam też 2 obiady z Gusto. Dzień dobry, mordki. Słuchajcie, ja właśnie kończę edytować vloga, którego oglądacie. Czy minęło dużo czasu? Tak. 2 miesiące. 2 miesiące. Ja przez ten czas zdążyłam polecieć do Polski na 3 tygodnie. Okazało się, że jestem lekko ślepa. Ale słuchajcie, mam dla was dużo materiału. Jestem tak do tyłu z edytowaniem. Ale dziękuję, że czekaliście cierpliwie i wróciłam po miesiącu. Nie miało być takiej długiej przerwy. Ale niestety tak się wydarzyło, tak się zadziało. Także ja, słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie co? Kciuka w górę. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a lubicie oglądać moje filmiki, to zasubskrybujcie. Bardzo mi to pomaga. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!